No, witam wszystkich. Brzoza w akcji. Tak oto wygląda schemat ściągania. Jest to dość taki skuteczny schemat. Butelka zakopana w ziemi. To daje stabilizację. O, że się nie przewróci w trakcie napełniania. A wężyk. Tutaj jest uszczelnienie papierkiem, zwykłym papierem, żadnym jakimś nadzwyczajnym cudem. Często otwór, który się nawierci, jest troszeczkę większy jak średnica rurki, żeby sok nie uciekał po bokach. No to troszeczkę uszczelnia się jakimkolwiek tam papierkiem. Ja to akurat użyłem kartki z zeszytu. O, tak sobie pomału leci sok do butelki. Butelka osadzona w ziemi. Wykopuje się po prostu delikatnie małą dziurkę, tak żeby nie uszkodzić systemu korzeniowego brzozy. O. I gwarantuje to przede wszystkim stabilność butelki, że się nie wywróci. No, jakieś tam formy zamaskowania, że tak się nie rzuca w oczy. I chłodzenie. Jak jest nawet jakiś ciepły dzień, to nie następuje jakieś przygrzanie tego soku i przez co szybszy proces jego psucia. Tu jeszcze takie gałązki sobie ułożyłem po prostu dosłownie w ramach kamuflażu, żeby tego tak nie było widać. Na pierwszy rzut oka, po co mi ma tutaj jakiś złośliwy spacerowicz to zdewastować. Brzozie to nie szkodzi. Po zakończeniu procesu w tym otworku należy umieścić najlepiej podobnej średnicy patyk z czeremchy. Ona ma w sobie naturalne substancje bakteriobójcze, podobnie jak wiśnia, i doskonale zabezpiecza taki otwór, żeby brzoza nie chorowała i żeby to okaleczenie ładnie się zagoiło. O, dla przykładu może gdzieś wam pokażę takie miejsca, gdzie tak zostało ładnie. O. Tu dla przykładu mamy stary otwór. Tu mamy stary otwór. Właśnie już ten patyk tam wyleciał, ale ładnie się zagoiło. Nie wiem, widać to po tym, że nie cieknie z tego sok. Nie? Jak jest otwór niezagojony, to w kolejnych sezonach będzie się sączył z tego sok. To wszystko. Pozdrawiam, zachęcam do ściągania soku z brzozy. Ma fantastyczne właściwości, jeżeli chodzi o transport wapnia w krwi, ponieważ właśnie za to też między innymi odpowiada ksylitol, ale to już jest dłuższa historia.